Dobrze, drogie dzieci, dostałam informację od mamy Kasi, że jakiś tam problem jest przy tym zadaniu trzecim ze strony 13, więc może wszyscy razem zrobimy na forum to zadanie, bo tam słyszałam, że przy tych jabłkach macie problemy przy tym dodawaniu, więc proszę otwórzcie ćwiczenia na stronie 13. Tato, mam lekcję teraz. Krzysiu? Krzysiu, wszystko dobrze? Kto tam jest? Tak, przepraszam, to mój tata. Dobrze, dobrze, spokojnie. Więc tak, otwieramy i proszę, czytamy na głos. Małgosia miała 2 jabłka. Maciek miał 4 jabłka. Ale... Tato! Ja mam lekcję teraz. Krzysiu? Przepraszam panią, mój tata... Tata żartowniś, tak? To proszę przekazać tacie żartownisiowi, że to jest ważny teraz moment, bo ćwiczymy zadanie, tak? Dobrze? Teraz będę tłumaczyć. Dobrze. Krzysiu ma 4 jabłka. Ile w sumie mają jabłka? Ale pani... Tato! Spokój się! Krzysiu, przepraszam wszystko... panią bardzo. Tata. No dobrze. Jejku, Krzysiu, no dobrze. Ile w sumie mają jabłek razem dzieci? Proszę, czy ktoś ma jakąś propozycję? No, o, proszę, Dorian. Tak, tak, no dokładnie tak. Krzysiu! Krzysiu, uważaj! Tato! Krzysiu, przepraszam panią bardzo. Nie no. Przepraszam. Wszystko słyszysz? Wszystko dobrze jest? Tak, przepraszam. Już nie wejdzie tata na pewno. Dobrze, dobrze. Więc tak, Dorian, dokładnie, razem mają 6 jabłuszek. I teraz kolejne pytanie do was. Kto miał problem z tym zadaniem? Krzysiu, bo widziałam, że tobie tak słabo tam idzie. Czy ty miałeś jakiś problem z tym zadaniem i w którym miejscu? Czy to przy dodawaniu, czy nie rozumiałeś zadania, że ilość jabłek, którą trzeba dodać do ilości jabłek chłopca, może być jakaś dla ciebie taka skomplikowana? No powiedz mi, bo ja muszę wam też pomóc. Ja nie wiem, w którym wy momencie się zacinacie, w którym momencie wy zaczynacie mieć problem tutaj, tak? Krzysiu? Nie wiem, nie wiem. Nie wiesz. Poczekajcie na chwilkę, dzieci. No! Lockdown? Ograniczone podróże? Tęsknisz za wakacjami all inclusive? Biuro podróży Home Sweet Home. Nie możesz wyjechać na wakacje? Wakacje przyjadą do ciebie. Chcesz się poczuć jak na wczasach all inclusive? Zorganizujemy ci je w twoim domu. Jak w domu? Tu nie ma obcokrajowców. Przecież za granicą i tak wszędzie są Polacy. No tak! Zapewniamy wszystko, za czym tęsknisz. Plażowanie. No jest. Ale pan, co? Bufet śniadaniowy. Panie! Co? Open bar. Tym się totalnie nie idzie najebać. Tutaj zupełnie nie ma alkoholu. Animacje w języku polskim. Wodek, jakie ciebie szanuję. Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Niezapomniane wrażenia. Biuro podróży Home Sweet Home. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Egipt w chacie 3900 zł. Last minute.